Badabum. I wracamy do prosto z kadru w Radio Afera. Pomówiliśmy troszeczkę o starym komiksie polskim. Dawnym komiksie polskim. Kapitanie Ameryka, tak. Teraz coś dla najmłodszych. Tak. Słuchajcie, Filipie, my chyba już, mieliśmy audycję o komiksach dla młodszych. Tak, była przecież wigilijna. Tak, i mówiliśmy, i to były naprawdę bardzo fajne komiksy. No, i coraz więcej ich wychodzi. Tak, i słuchajcie, mam w ręku takie dwa małe albumiki z wydawnictwa. Ta-dam! Jak ja lubię tą nazwę, to jest takie, wiesz, bo oczywiście możesz powiedzieć wydawnictwo ta-dam, ale możesz to zrobić dużo lepiej, na przykład wydawnictwo ta-dam i od razu jest weselej. I słuchajcie, wydawnictwo ta-dam wydało takie dwie książeczki o nazwie Smoczek Loczek, Bardzo straszna czkawka i Mały, duży i chmura. Wiecie co? Te obydwie książeczki dla najmłodszych są o dwóch różnych rzeczach i jednocześnie opowiadają taką ciekawą historię, ponieważ Smoczek Loczek próbuje się tutaj w tej jednej pozbyć czkawki, natomiast w Mały, duży i chmura, to taki hipcio duży, z kolei próbuje się pozbyć takiej czarnej chmury, która mu nie daje spokoju i wszyscy próbują mu pomóc i nie wiedzą, o co chodzi. I to są takie dwie proste historyjki teoretycznie, ale z drugiej strony mają bardzo fajny walor taki właśnie rozwijający dziecko na zasadzie takiego, wiecie, pokazania życia w taki bardzo prosty sposób, no bo w Smoczku Loczku jest taka sytuacja, że on, skąd się ta czkawka w ogóle u niego wzięła? Ponieważ on sobie jadł i poszedł sobie skakać i mama mu mówi, żeby nie skakał od razu, bo dostanie czkawki. A Smoczek Loczek były nieposłuszne. Tak, w momencie, jak jest strona, gdzie mama go informuje, żeby nie skakał, na następnej stronie on już skacze. I w ten sposób dostaje czkawkę i co robi Smoczek Loczek? Chowa się, bo nie chce, żeby zobaczyć, że mama, że nie posłuchał mamy. I próbuje potem od wszystkich się dowiedzieć, co on może zrobić, żeby tej czkawki się pozbyć. Mały kombinator. Tak, i nic, żadne rozwiązanie mu nie pomaga, aż w końcu... A, spoiler, alert. No tak, ale kurczę, no to niech będzie spoiler alert dla rodziców czy rodzeństwa, którzy będą chcieli dać coś swoim młodszym dzieciom do przeczytania, żeby wiedzieli, jaka tu jest puenta. Myślę, że chyba warto to zdradzić w tym kontekście, ponieważ tutaj tata od Smoczka Loczka przychodzi i mówi, że nie, trzeba przyjść do mamy, powiedzieć, co się stało i zobaczymy, mama na pewno poradzi. Przyjąć na klatę. Dokładnie. I co? I mama w dwie sekundy rozwiązuje problem. No, i po wszystkim. Mama. Dokładnie. I to jest naprawdę super pod tym względem. Takie, wiesz, pokazanie, no, że nie ma co kombinować, nie ma co się bać, przyznać do błędu, tylko przyjść, rozwiązać sytuację. I wszystko z... To w ogóle, to jest książeczka Macieja Jasińskiego i Piotra Nawackiego. Ten duet kojarzymy z Misia z Bysia. Chociażby. Z detektywa Misia z Bysia i Borsuka Mruka. Tak, i Piotr Nawacki zresztą też jest rysownikiem komiksów dla dzieci, który ma publikacje w różnych czasopismach. Wow, ile tego by nie było, no. Ciężko wymienić z pamięci. Tak, słuchajcie, no jeśli jesteście jego fanem, to musicie mieć to niezależnie od tego, no tak. czy macie komu to podarować, czy nie. Piotr Nawacki ma takie właśnie, charakteryzuje się takimi obłymi kształtami, takimi pełnymi bohaterami, duża przestrzeń, jednolity kolor, rzeczy, które na pewno będą odpowiadać tym najmłodszym, do których kierowany jest ten komiks, ponieważ to jest chyba seria pierwszy komiks, czy mój pierwszy komiks. Nie pamiętam. Nie potrafię znaleźć tego. A czy nie ma napisane? No w każdym razie to jest jakby intencją tych publikacji jest to, że to są pierwsze komiksy, które ktoś dostanie w życiu. I to do przeczytania. Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. A tak. Słuchajcie, a drugi, ten Mały, duży i chmura, to jest od Agaty Matraś. I to jest trochę innym kierunku tutaj idzie, ponieważ tak jak mówiłem, tu jest taka czarna chmura, której się próbuje pozbyć jeden z bohaterów. I to jest takie, wiecie, pokazanie tego, jak czasem ludzie są w złym humorze i jak to wpływa na nich, na innych i że nie trzeba jakby skupiać się na tym, że jest, znaczy, no nie, trochę to przekręciłem teraz. Chodzi o to, że tutaj on chce się za wszelką cenę tego pozbyć, on się skupia w tym smutku i tak dalej, za bardzo się skupia na tym, ale kiedy w końcu dostaje jakby, przychodzą mu z taką pomocą w pewnym momencie, że zajmij się czymś innym, chodź zróbmy coś innego,
zajmijmy się czymś, tak? Nie myśl o tym, o tych złych rzeczach, które spowodowały, że teraz masz tą swoją czarną chmurę. Tak, egzamin przyjdzie, ale będzie poprawka. Dokładnie. A potem warunek. A potem wydalenie ze studiów. A potem powtórzysz rok, ale świat się nie zawali. Kolejne odcinki ulubionych seriali wciąż będą emitowane. Tak jest. I to tu też ten przekaz od Agaty Matraś tutaj jest bardzo fajny. Jest to właśnie taki fajny sposób na to, żeby wprowadzać do pewnych rzeczy najmłodszych, żeby im to właśnie pokazywać w formie takich niebezpośredni, tak? I to działa świetnie, naprawdę. Ja mam, aż tak stary nie jestem, ale no troszeczkę już lat za sobą mam i ja czytałem te komiksy, te książeczki i one mi się bardzo podobały, są bardzo sympatyczne. Nie czuję się, że próbuje ktoś ze mnie zrobić durnia, a jak już to wielokrotnie powtarzałem, słuchajcie, zrobienie czegoś dobrego dla dziecka w postaci chociażby właśnie takiej książeczki czy komiksu, to jest naprawdę bardzo trudne zadanie. Do najmłodszego najtrudniej trafić, czy najtrudniej. On się nie da oszukać. On mu byle kitu się nie wciśnie. I to jest naprawdę, mówię, to jest prawda. Jeszcze chciałbym poinformować, że mamy kontynuację, w sensie, że jest jeszcze druga historia ze Smoczkiem Loczkiem, jest jeszcze druga książeczka, druga historia z Małym Dużym, tylko że tym razem z czarami, Mały Duży i czary, no i Smoczek Loczek, także jak spodoba się ten, to zawsze macie pomysł na kolejne, jak będzie zając, urodziny, imieniny, gwiazdka, czy tam Dzień Dziecka, no to są właśnie świetne okazje. Zajączek żeby... niedługo. Zajęcy. Zajączek. Tak. Także zapraszamy do wydawnictwa. Ta-dam!